Dzisiaj długo oczekiwany zakup został zrealizowany. Został zakupiony samochód do przewożenia osób, które korzystają z dziennego domu pobytu w Celbowie. Wydatek w wysokości 180 tysięcy złotych. Wyposażony do obsługi ludzi, którzy są na wózkach, osób niepełnosprawnych. Poprawi to też ten komfort i zdecydowanie jakość świadczonych usług w dziennym domu pobytu w Celbowie. Myślę, że pani kierownik na nowo będzie mogła sobie inaczej to wszystko ułożyć i zorganizować. Też mamy komplet i już osób, które dla których były miejsca, jest to 30, już jest kolejka oczekujących. Także cieszy się to miejsce dobrym klimatem i wiadomości szybko się rozeszły, że jest to placówka prowadzona w bardzo profesjonalny sposób, z czego się też bardzo cieszę, że udało się zrealizować to zadanie w taki sposób, że mamy chętnych do korzystania z tego pięknego domu. Bus jest wyposażony w windę dla osób poruszających się na wózkach. Zdecydowanie przyspieszy to i ułatwi proces przewożenia tych osób i też zapewni im komfort większy, tak? Są specjalistyczne pasy, które umożliwiają swobodny przewóz tych osób. Jest wyposażony również w podświetlenie na stopniu do wchodzenia. Jest wyposażony też w czujniki, które zapewniają bezpieczeństwo oraz ogrzewanie w całym samochodzie. Zainteresowanie mieszkańców jest z różnych rejonów gminy i w związku z tym przejazd jest różny. Jedne osoby mieszkają w odległości 5 km, a inne z kolei 20 km. I tutaj staramy się dopasować tak dojazd, żeby każda z tych osób, która się zgłosi, miała komfortowy czas dojazdu, żeby to nie przekraczało 30 minut. Także ten prezent świąteczny dla wszystkich, którzy korzystają, niech będzie przypomnieniem, że za parę dni obchodzimy święta Bożego Narodzenia i z tej okazji życzę wszystkim dużo zdrowia, radości, spokoju i wzajemnego poszanowania i szacunku w tym świecie, w którym żyjemy. Cieszmy się z tego, co mamy i szanujmy się. Wszystkiego najlepszego.